Mamy atak z tej malutkiej grupki. Już za momencik. Zawodnik DMC Racing Team. A zatem tu już nie ma czekania. To już nie ma czarowania się. No i idzie atak. Idzie atak z tej malutkiej grupki. DMC Racing Team Alessandro De Marchi. A tutaj nasi zawodnicy. Tu Jarek Barycz pojechał. A zatem De Marchi nie wytrzymał. Początek przedostatniego okrążenia. I uważajcie, patrzymy na tę przewagę. Mamy już Pareto, a zatem kochani, 3, 2, 1! Michał Kwiatkowski z przodu. Michał Kwiatkowski z przodu, a zatem bardzo czujnie. Ale to Pareto przyspieszy na trzeciej od końca rundzie. A zatem tutaj nie będzie finiszu z ucieczki, chociaż takie sytuacje już niejednokrotnie widywaliśmy, że uciekinierom udawało się dojechać do mety. A my tymczasem pozdrawiamy ekipy techniczne Team Sky, Giant Alpecin, AG2R i CCC Sprandi i Lotto Soudal. I Novo Nordisk po raz pierwszy z nami, reprezentacja Polski, I Am Cycling, Astana, Bardiani, Movistar Team. Kochani, rozpoczyna się wielka kolarska fiesta. Będziemy mieli 4 minuty dla naszych sponsorów oficjalnych, dla sponsora głównego, a zatem Skandię już teraz zapraszam. Zapraszam również Taurona, Hyundai'a, Nutelle, bo to będzie ostatnia okazja do tego, żeby zaprezentować się kibicom, a potem na ostatniej rundzie już tylko 3 minuty z maskotkami. Rundy są tutaj bardzo krótkie, bardzo szybkie i musimy dbać o wasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo kolarzy. Trexe Gavredo, Team Katiusza, najmocniejsi zawodnicy startują na Tour de Pologne, jego 73. edycja. Mistrzowie świata, Michał Kwiatkowski, Philippe Gilbert, Jean-Christophe Perrault, można by tak wymieniać i wymieniać. Już za moment będziemy widzieli wszystko jak na dłoni, bo to są ostatnie metry, ostatni zakręt i finisz do mety. I cały czas Etix przodujemy w Derze na miejscu drugim i te zaciśnięte zęby w Etixie, Gaviria. Zaraz, moi drodzy, poczekajmy jeszcze ostatnie sekundy. No i jest zwycięzca! Jest Etix! Jest! Kochani, wielkie brawa! Davide Martinelli, zwycięzca etapu. Davide Martinelli, ale nasi kolarze świetnie. Do samego końca, do samej kreski. Michał Kwiatkowski szarpał, atakował. Wcześniej Maciek Paterski, wcześniej Łukasz Bodnar, wcześniej ta ucieczka, gdzie mieliśmy trzech naszych zawodników. Ale na końcu najlepszy okazał się Davide Martinelli z ekipy Etix Quickstep. Panie Adamie, panie Sebastianie, zawsze znajdzie się ktoś, kto nas pogodzi.